Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w naszym studiu. Przypominam, panowie Marek Saganowski, Tomasz Sokołowski. Dużo dziś bardzo o piłce nożnej. Mówiliśmy o mistrzostwach U20, europejskich pucharach. Obiecałem, że w drugiej części sprawdzimy też, co słychać przy Łazienkowskiej, bo bardzo nas to interesuje. Na początku kwietnia drużynę przejął Aleksander Wukowicz. Jego asystentem został Marek Saganowski. No i właśnie, pytanie do ciebie, Marek, bardzo mnie to ciekawi. No i właśnie, jak oceniasz te twoje ostatnie tygodnie przy Łazienkowskiej? Kawał potężnego doświadczenia dla takiego młodego trenera jak ty cały czas. No dokładnie. Dużo, duże doświadczenie. Myślę, że w szczególności ten początek był taki dla nas bardzo, bardzo miły. Wygrywaliśmy, fajnie graliśmy. Troszeczkę otworzyliśmy zawodników z tego pierwszego zespołu i pokazywali swoje umiejętności. No gdzieś tam końcówka już zdecydowanie gorsza. Ja bym zapytał, to czego zabrakło właśnie? Gdzie poprzednie dwa sezony właśnie to Legia była właśnie w tej rundzie finałowej, odjeżdżała potencjalnym rywalom albo właśnie na ostatniej prostej wygrywała te decydujące spotkanie. I praktycznie teraz no, doszliście Lechie po rundzie zasadniczej i mieliście wszystko jakby, nie można powiedzieć tak, że na tacy, ale wszystko już od was zależało i coraz lepiej graliście kosztem Lechii, która po prostu już no, tego paliwa miała mniej. Znaczy, tak naprawdę... Z twojego punktu, tak Marku, jakbyś tak... Po pierwsze, to Legia nie odjeżdżała nikomu w żadnych, od 2-3 lat w ostatnich meczach zdobywała Mistrzostwo Polski. Gdzieś Jagiellonia przegrywała w ostatnich minutach. Legia tutaj czekała, tak więc zawsze w ostatnich latach było tak, że w ostatnim momencie gdzieś mieliśmy trochę szczęścia i to mistrzostwo zostawało u nas w Warszawie. Natomiast... Zgadza się, tylko że chodzi o to, Marek, że przez te dwa lata w tej rundzie finałowej nie traciliście punktów. Tak, tyle, tak, które tyle, co pozwalało, teraz. Co pozwalało wam po prostu zdobyć te mistrzostwo. Ja myślę, że był taki moment, szczególnie chyba po meczu z Lechią Gdańsk, w Gdańsku, gdzie wygraliśmy, przegrywając do przerwy, podnieśliśmy się, wygraliśmy ten mecz i nie wiem, czy tam już troszeczkę nie poszło. Zapewnie, żeśmy się nie poczuli. I od tego momentu trzeba przypomnieć sobie, że zaczęły się delikatne schody i tak naprawdę nikt z nas nie do końca brał sobie pod uwagę Piast Gliwice, a tutaj tam gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Piast był rozpędzony, grał naprawdę dobrą piłkę. 8 meczy czy 9 meczy nieprzegranych, no to świadczy o tym, że to był zespół poukładany. My na samym początku, kiedy obejmowaliśmy ten zespół i mieliśmy do Lechii Gdańsk 5 punktów, życzylibyśmy sobie w tamtym czasie, żeby w tym ostatnim meczu jeszcze się decydowały nasze losy, bo nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że Lechia tak odpadnie, a że my tak zaczniemy dobrze. No, stało jak się stało. Na pewno był moment taki, że trzeba to szczerze powiedzieć, że mogliśmy, to my decydowaliśmy o wszystkim, nie wytrzymaliśmy. Tak, bo to jest to, co to powiedziałeś, że poprzednie sezony też wyglądały bardzo podobnie, jeśli chodzi o przewagę w tabeli. To nie jest tak, że Legia odjeżdżała pozostałej części ligi, tylko w poprzednich dwóch sezonach czy trzech nie pojawił się ktoś taki jak Piast Gliwice, tak, który miał nieprawdopodobną serię. No 19 punktów na 21 możliwych, to jest coś naprawdę spektakularnego. Tylko wiesz, jak po rundzie zasadniczej zostaje ci 7 spotkań, masz nad tym trzecim, to co Marek powiedział, 7 punktów mamy przewagi, nikt sobie nie zdaje sprawy, że ten Piast może tak grać, że tak dogonić, tak? Nie mieliśmy na 7 punktów przewagi mieliście razem z Lechią nad Piastem po rundzie zasadniczej, Marek, po 30 spotkaniach, 7 punktów i też mam takie wrażenie, patrząc na to, że jakżeście się odrodzili na Lechii, że tutaj nic, nie to, że się nic nie stanie, tylko, że po prostu jesteście na tyle mocni, co by się nie działo, jesteście w stanie się wygrzebać z każdego takich tarapatów, a tym chyba kluczowym meczem, był chyba późniejsze spotkanie, dopiero później mogliśmy powiedzieć, te spotkanie z Piastem, no jeżeli tam właśnie jest 4 punkty różnicy i ty walczysz z tą drużyną, no to po prostu jeżeli chcesz, to nie możesz tego spotkania przegrać tak naprawdę i dalej zostaje 4 punkty. U siebie, tak? u,
siebie, dokładnie. I u siebie. Oczywiście te porażki z Lechem, czy później z tą Pogonią, gdzie w rundzie zasadniczej w ostatnim meczu i rozjeżdżasz ich, a później no, remisujesz, no to, to no właśnie, to takie, takich meczów nie możesz stracić punktów. Mhm. Dokładnie. Ale zaczęło się faktycznie, no, świetnie się zaczęło, tak? Odszedł Sapinto, przejęliście Legię, przyszły 4 kolejne zwycięstwa. Wydawało się, że to wszystko idzie już no, w bardzo dobrym kierunku. Potem właśnie coś się zacięło. Tak już na chłodno jesteś w stanie ocenić, co tam faktycznie nie zadziałało, że nagle po prostu Legia się po tej pasie zwycięstw zacięła, zaczęła tracić punkty. Myślę, że na samym początku, gdzie tak jak powiedziałem, że wszyscy już mówili, no nie, już teraz będzie bardzo ciężko, żeby obronić Mistrzostwo Polski, jest 5 punktów przewagi, Lechia bardzo dobrze wygląda, my coraz gorzej, gdzie przyszliśmy, zaczęło to bardzo dobrze wyglądać, zaczęliśmy fajnie grać w piłkę. I tutaj ten mecz, w szczególności ten mecz z Lechią Gdańsk, gdzie gramy, mówiło się o 6 punktów, czy nawet o mistrzostwo. Przegrywając, wygrywamy na wyjeździe ciężki mecz 3-1. Gdzieś żeśmy zatracili pewnie takiej koncentracji do tego, żeby dalej ciągnąć tą dobrą pasę. Mecz z Lechem mieliśmy dużo sytuacji, bo w każdych z tych meczy, które czy to Pogoń Szczecin, gdzie przegraliśmy, czy nawet z Piastem, który tutaj przegraliśmy, bardzo ważny mecz, mieliśmy dużo sytuacji, dużo klarownych sytuacji do tego, żeby przynajmniej zremisować w każdym z tych meczy. Nie udało się. Dużo, dużo faktycznie było emocji po tym ostatnim meczu. Też pamiętamy tą pamiętną, głośną konferencję trenera Wukowicza. No i teraz duże zmiany czekają Legii. Już po tej konferencji już wiedzieliśmy, że spodziewamy się wietrzenia, czy też rewolucji wręcz przy Łazienkowskiej. To rewolucja to jest właśnie, powiedziałbyś, że to właśnie to czeka teraz latem Legię? No myślę, że tak. No, wiadomo, jaka była sytuacja już wtedy, kiedy żeśmy obejmowali, że kilku zawodników, nie wiadomo jaka jest przyszłość, paru zawodników już miało podpisane umowy z innymi zespołami. Tak więc naturalna rzecz, że będą zmiany, będzie wietrzenie szatni, bo zawsze przychodzi taki moment, tym bardziej, że Legia w ostatnich latach dominowała ekstraklasę poprzez zdobywanie Mistrzostwa Polski 3 razy z rzędu. W ostatnich chyba 9 latach, nie wiem, 6 razy mistrzem Polski była Legia, tak więc są zawodnicy, którzy już są mniej nasyceni. Potrzebna jest świeża krew, potrzebni są zawodnicy, którzy jeszcze tego nie osiągnęli i będą chcieli poczuć tą euforię, będą chcieli walczyć do samego końca o to, żeby Legia wróciła na tron. Teraz na razie widzimy zawodników, którzy na pewno odejdą z klubu, tak właściwie już odeszli. Chlouszek, Hamalainen, Kucharczyk. No tak, szczególnie odejście tego ostatniego, to trochę faktycznie taki koniec pewnej epoki przy Łazienkowskiej i fakt, że mamy do czynienia z jakąś taką małą rewolucją. No 9 lat przy Łazienkowskiej często budził skrajne emocje. Jedni go kochali, drudzy go bardzo krytykowali. No ale tak, liczba spotkań w Legii, liczba goli, jakie strzelił, tego nikt mu nie odbierze. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Kucharz jest, ten Kuchy King to jest Kuchy King, jest jeden, jest to legenda klubu i tutaj trzeba schylić tutaj głowę, bo to, co tutaj wniósł przy Łazienkowskiej, kilkadziesiąt świetnych meczy, kilkadziesiąt bramek bardzo ważnych dla Legii, tak więc tutaj trzeba przyznać się, że Kuchy zrobił bardzo dużo dla tego klubu. Przychodzi dla każdego, przychodzi taki moment, że gdzieś
gdzieś trzeba się pożegnać, gdzieś trzeba spróbować czegoś innego i taka sytuacja w tej chwili jest z Kuchym. No, fakt, że to jego odejście takie największe kontrowersje budziło spośród tych, którzy już się z Legią pożegnali. No, może nie odejście, bo bardziej tam gdzieś chodzi o okoliczności tego pożegnania. No, sam Kuchy powiedział na swoim mediach społecznościowych, że no, liczył, że jednak trochę w inny sposób się pożegna z Legią gdzieś. Nie dostał na to szansy, czy nie wiem, twoim zdaniem, czy może to się mogło jakoś inaczej potoczyć? Może mogło się potoczyć inaczej. To wszystko zostało tak jak gdyby rozwiązane w jeden tydzień, tak więc nie było już czasu na to, żeby z Kuchym. Kuchy też nie wiadomo było, czy on będzie grał, czy on nie będzie grał już przed meczem z Lechem. Miał problem po meczu zaraz z Jagiellonią, miał problem z problemy zdrowotne, nie wiadomo kiedy będzie grał. No, były tam jakieś ustalenia pewnie pomiędzy nim a klubem, o których my też do końca nie wiemy. Wiadomo, że takich zawodników trzeba godnie żegnać, trzeba im pokazać, że podziękować za to, co uczynili. No, w tym przypadku akurat tego się nie udało zrobić. Myślę, że będzie jeszcze czas na to, żeby Kuchemu podziękować przy pełnych trybunach. Jeszcze tylko jakbym chciał do tego się można odnieść, że przykre to jest, że zawodnik, tu już wymieniliśmy, ile zrobił dla tego klubu, wiedząc jakimś zawodnikiem, ile w każdym sezonie może dać zespołowi, że się czeka do ostatniego momentu, wiedząc, że pół roku wcześniej może kontrakt podpisać z innym klubem, to już było, to troszeczkę jest dla mnie dziwne, że nie przedłuża mu się albo nie przedstawia mu się takiego kontraktu, czy go zadowala, czy nie, czy się rozmawia, chcemy, żebyś tu został, chcemy, żebyś no, tu może zakończył karierę, czy dałbyś jeszcze przez 2 lata, czy przez 3 lata temu zespołowi swoje umiejętności, chcemy przy tobie budować też i zespół, to nie było takich jasnych sygnałów i czeka się do ostatniego momentu, to trochę jest no dziwne, a zawodnik nie ma przecież 30 czy 35 lat, żeby już mówić o końcu kariery. Także to jest dla mnie takie zastanawiające, że nie robi się tego na co najmniej rok, a wiedząc, że jest łakomym kąskiem, że w każdym, nawet tej lidze, czy pójdzie do Turcji, czy pójdzie do Grecji, to na pewno swoje tam zrobi i będzie też i kluczowym zawodnikiem. I to jest właśnie, bardziej na tym ubolewam, że klub no, nie dał jasnego sygnału, w którą stronę chce iść z Kuchym. Faktycznie może no, wszystkich szczegółów tych negocjacji nie znamy, no, pewnie w jakiejś części je poznamy. Czekamy też może na jakiś szczery wywiad z Michałem Kucharczykiem w najbliższym czasie, więc tak trochę sytuacja się rozjaśni. Tak na pewno Kucharczyk, Hamalainen, Chlouszek to no, nie koniec. Radowicz. Nie koniec odejść z Legii. Pytanie, no tak, będzie ich więcej, Marku, tak? Na co możemy teraz powiedzieć, tak? Że Medeiros podobno też mamy go nie oglądać, będzie ich więcej zwyczajnie. No będzie więcej, będą przychodzili nowi zawodnicy, niektórzy będą wracali z wypożyczeń, ci, którzy są wypożyczeni, ale to są jeszcze negocjacje, jeszcze są rozmowy, o których też ja nie jestem upoważniony do tego, żeby tutaj w tej chwili na antenie mówić, ale będzie paru zawodników, którzy będą musieli podnieść jakość, poziom tego zespołu. Jeszcze też możemy powiedzieć, że czy Szymański, czy Carlito są też łakomym kąskiem na tym, żeby po prostu Legia mogła zarobić, a oni ewentualnie pomyśleć o jakimś transferze zagranicznym. Też się mówi o Nociu, chociaż jego też można powiedzieć, że no, zawodnik, który ma potencjał i który nie potrafi go sprzedać, bo zagra w jednym dobrym spotkaniu, później ma 2-3, a to nie jest 18-latek, tak? I tu też można mówić, że jeżeli będą jakieś zakusy, czy będzie Legia otrzyma jakąś ofertę na tych zawodników, to też się może okazać, że no trzeba gdzieś ich sprzedać ewentualnie, żeby czy zamknąć budżet, czy poszukać tych pieniędzy na innych wartościowych zawodników. Także też nie wiemy, jaka będzie do końca wyglądała ta Legia, ta przebudowa. Także tu Marka Aco Wukowicza, no czeka piekielne, trudne zadanie tak naprawdę, bo wiemy, jak to się dzieje, że jeżeli odchodzi 2 czy 3 kluczowych zawodników, przychodzą nowi, żeby to scementować, a tu od początku nie będzie na to aż tak tyle czasu, a można się pomylić w jednym czy w drugą stronę i później tych punktów czy czegoś może zabraknąć, czy w europejskich pucharach.
Legia bardziej rozgląda się, nie wiem na ile Marku może o tym mówić, bardziej na krajowym podwórku, czy za granicą, albo może inaczej, czy na krajowym podwórku są tacy zawodnicy, których trener Saganowski chciałby po prostu mieć w Legii? Oczywiście. Jest kilku zawodników, których ja czy Aco bardzo by chętnie widział w tej szatni. Ale tak samo są zainteresowania z zawodnikami spoza granic naszego kraju. No ale to tak jak już powiedziałem, nie jestem tego upoważniony, żeby w tej chwili tutaj rozmawiać na tematy personalne, ale będzie pewnie kilku zawodników takich, których znamy, których może poznamy z tej lepszej strony, jeżeli przyjdą tutaj tak, zawodnicy z zagranicy. Tak, gdzieś tam przecieki medialne już jakieś są. Ja bym jeszcze tylko dodał tak, jeżeli tutaj Legia myśli, żeby poważnie wzmocnić zespół, no to musi pomyśleć o skrzydłach, bo można, mogę tak powiedzieć, że od kilku lat nie było takiego skrzydłowego, który by w rundzie, czy w całym sezonie, już mówiłem o całym sezonie, no był tą najjaśniejszą postacią. Zawsze się mówi tutaj, no tego mi brakuje od kilku lat, a wiemy, że na skrzydłach, jeżeli nie zrobisz przewagi, nie strzelisz kilku czy kilkunastu bramek, no to później czegoś będzie brakowało zespołowi, a wiemy, jak Legia jest nastawiona na grę w ataku pozycyjnym, gdzie drużyny się bronią i tutaj jest, mówię, duży tutaj, no ja bym mankament dla Legii, że na tych skrzydłach no nie ma takiej jakości, gdzie no tutaj mi brakuje tego, tak? Jest Carlitos, nie ma Carlitos, jest taka fałszywa, można powiedzieć, taka fałszywa dziewiątka czy dziesiątka, nie ma takiego typowego, można powiedzieć, napastnika, albo nie ma w środku pola, żeby była wymienność, ale a mówimy o bokach obrony, że mamy gdzieś, bo był Chloszek, był Wesowicz, ale te skrzydła nie funkcjonowały w ostatnich latach dla mnie, albo zawodnicy, którzy byli, no nie dawali tej jakości. Tak a propos też poszukiwań piłkarzy, pamiętamy, że na tej konferencji po meczu z Zagłębiem trener Wukowicz powiedział, że dla niego bardzo ważne są takie cechy wolicjonalne. Chciałbym mieć w Legii piłkarzy, którzy za ten klub faktycznie będą wypruwać sobie żyły. No właśnie, jeśli o to chodzi, to jaką Legię mamy zobaczyć w przyszłym sezonie? No przede wszystkim taką, to co powiedział ten Wukowicz po Lubinie, po Zagłębiu, gdzie widać było, że może, nie wiem, może stres, może jakieś inne uwarunkowania nie dawało zawodnikom to, że byli trochę sparaliżowani, czy więcej niż trochę sparaliżowani. My byśmy chcieli widzieć zawodników, którzy, bo można, nie wiem, mieć jakieś braki techniczne, ale my nie powinniśmy się prosić, czy nikt tutaj nie powinien prosić się z kibiców, żeby było zaangażowanie zawsze na 100%. Tutaj na samym początku programu żeśmy rozmawiali, jak to jest możliwe, że jeden Norweg strzela 9 bramek i to jest właśnie cały profesjonalizm. Jeżeli można, to trzeba zawsze grać do końca. Nie można być nasyconym, czy to jest 4-0, czy 5-0, czy przegrywam 0-1 i coś się nie tak dzieje. My chcemy widzieć zawodników, którzy będą dawali z siebie zawsze 100%. Jeżeli do tego dołożymy jakość pewnych zawodników, jeżeli do tego dołożymy wyszkolenie techniczne, taktykę, organizację gry, to będziemy widzieli taką Legię, którą każdy kibic chce widzieć. Chcemy mieć Legię, przed którą każdy się będzie już obawiał w szatni. Chcemy widzieć Legię, nie tylko grających zawodników pięknie, ale chcemy widzieć Legię, która będzie walczyła, która nie będzie się bała włożyć głowę, napastnik, który się nie będzie bał włożyć głowę tam, gdzie niektórzy nogi nie wsadzą. Taką chcielibyśmy Legię zbudować, taką sobie widzimy. Tak żeśmy pracowali zawsze z Zaco, jak i ja, tak i on, zawsze dawał siebie wszystko. Tak więc dla mnie jest to dosyć dziwne, że my czasami trzeba się zastanawiać, czy któryś z zawodników, który wejdzie z ławki, czy zagra w pierwszym składzie. To co powiedzieliśmy o Dominiku. Czy on dobrze zagra, czy on niedobrze zagra, czy on będzie w dyspozycji, czy on nie będzie w dyspozycji. Tak, jeszcze na koniec o to, o co chciałem zapytać. No, fantastyczna sprawa, że dostajecie teraz do budowy taką nową Legię. Ogromne wyzwanie. No tak, piękna sprawa prowadzić taki klub. Oczywiście też dla trenerów to jest konieczność zderzenia się z ostrą krytyką, szczególnie w takim klubie jak Legia. Też słyszymy wypowiedzi nawet byłych legionistów, którzy mówią, że Wukowicz
legionista, stuprocentowy, mają w sercu, ale za mało doświadczony, za młody jeszcze, powinien poprowadzić najpierw jakiś mniejszy klub, że niekoniecznie sobie z tym poradzi. Jak skomentowałbyś takie słowa? Czy to jest, weryfikacja będzie pewnie po kilku miesiącach pracy, tak? Jak to będzie wyglądało, ale ja bym powiedział tak, no, byli też trenerzy tutaj mega doświadczeni, z wielkimi nazwiskami i też sobie nie dawali rady. Vuko siedzi w tej szatni już 5 lat jako asystent. Kto lepiej zna w tej chwili tą szatnię, kto lepiej będzie się porozumiewał z tymi zawodnikami, którzy zostaną. Czy doświadczenia nie ma? No, siedział przy Stanisławie Czerczesowie, był przy Hasim, teraz był przy Jozaku, był trenerze, był przy Pinto, tak więc no, widzi jak to wygląda. Ja bym chciał mieć takie doświadczenie, siedząc jako asystent i biorąc później drużynę w jakimkolwiek klubie byłbym. Oczywiście krytyka będzie, krytyka jest zawsze, jako zawodnicy też byliśmy często krytykowani grając w Legii, często byliśmy wynoszeni na piedestał, no ale taki jest sport. Leo Benhaker zawsze mówił from zero to hero, from hero to zero, tak więc my sobie zdajemy z tego sprawę. Jest to gorące krzesło, ale wierzymy w siebie, wierzymy w to doświadczenie, wierzymy w tą drużynę, wierzymy w to, że ktoś, kto powierzył nam tą rolę, da nam czas na to, żebyśmy stworzyli porządny zespół. Tak, Leo Benhaker mówi też step by step. Pewnie tak będzie przy Łaźnikowskiej. Marek Staganowski, Tomasz Stokowski, dziś w magazynie sportowym. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo.